But just this January, we discovered that the cancer had metastasized, that it had spread to my brain and to my lungs. The doctors we've consulted have said I have 2 to 4 years to live. Ostatnio przeczytałem książkę Śmiertelni, nieśmiertelni Kena Wilbera i powiem wam jedno. Ostatnio mam ogromne szczęście, bo trafiam na naprawdę same najlepsze książki. Mam tutaj na myśli książki, które mają na mnie ogromny wpływ. Przesłuchałem autobiografię Alana Wattsa. Przesłuchałem biografię Carla Junga. W tej chwili słucham wykładu, to nie wykład, książki Jordana Petersona, jego pracę życia. I ja mam takie przekonanie, że to nie my wybieramy książki, ale to książki wybierają nas. I to nie my czytamy książki, ale to książki czytają nas. Ponieważ gdy czytasz książkę, zawsze jesteś w jakimś innym miejscu i czasie i zazwyczaj to, co czytasz, rezonuje z tobą i pokazuje ci odbicie tego, w jakim miejscu w życiu jesteś. I sięgnąłem po tą książkę spontanicznie. Była cały czas u mnie na półce, przez ostatnie 3 lata chyba. Może mogliście widzieć tą książkę w nagraniach Q&A, ale ja jej nigdy nie przeczytałem, dopiero niedawno po nią sięgnąłem. Jest to książka opisująca cudowną podróż Kena Wilbera, fragment jego życia, gdy poznał Treję, kobietę, i zakochali się w sobie niemalże od razu. I zaraz po ślubie okazało się, że Treja ma nowotwór. Treja ma raka. Zaczęło się od małego guzka w piersi. Niestety, ale nowotwór poszedł głębiej. Doszło do masektomii. Potem doszło do przerzutów do klatki piersiowej. Następnie do wątroby, do mózgu. I Treja ostatecznie zmarła. Wybaczcie za ten spoiler. Ale tak to się po prostu stało. I dla tych, którzy nie wiedzą, Ken Wilber jest jednym z czołowych filozofów, mógłbym nawet powiedzieć czołowych nauczycieli duchowych, którzy zapoczątkowali ruch integralny, czyli takiego holistycznego podejścia do rozwoju duchowego w stopniu zrównoważonym, zintegrowanym, który łączy w sobie sferę ciała, sferę umysłu, czyli również intelektu, sferę biznesu, sferę kultury i części antropologicznej naszej ludzkości, czyli również historię, no i duchowość. I on to wszystko połączył i stworzył teorię integralną, o której mam nadzieję kiedyś nagram osobny materiał. Między innymi jego praca łączy w sobie spiral dynamics, dynamikę spiralną. Czasami ciężko jest mi zdecydować, czy mówić po polsku, czy po angielsku. Spiral dynamics. To jest taka spirala odzwierciedlająca stopnie ewolucji psychologicznej oraz wartości memów odzwierciedlanych w społeczeństwie. Bardzo piękna teoria. Też myślę, że kiedyś zrobię na ten temat film. No i Ken napisał bardzo dużo książek na temat duchowości. No i razem tutaj wspólnie z Treją walczyli z rakiem, tak? Ken jej pomagał, Ken ją wspierał. I podczas ich walki z rakiem, no między innymi okazało się, że rak Trei jest bardzo ciężki, że jest to 4. stopień, jest praktycznie nieuleczalny, bardzo agresywny. Stosowano chemioterapię, naświetlenia, różnego rodzaju terapie. Ken między innymi obalił różnego rodzaju teorie New Age'owskie dotyczące tego, że wszystkie nasze choroby pochodzą z naszych myśli. Okazało się, że wcale tak nie musi być, przynajmniej według jego teorii. I została tutaj przedstawiona piękna, cudowna opowieść tego, jak człowiek, mam tutaj na myśli Treję, dokonuje swojej transformacji w bardzo krótkim odcinku czasu, doceniając to, czym jest życie, walcząc ze sobą i swoim własnym ego, popadając w depresję, wciągając w tą depresję również Kena, bo Ken również walczył z jej chorobą emocjonalnie, oczywiście wspierając ją. Zrezygnował ze swojej kariery na ten czas z pomocy jej.
i ostatecznie w jaki sposób Treja pogodziła się duchowo ze śmiercią, bo walka oczywiście zawsze chodzi o nasze ego, przetrwanie i to, jak budujemy naszą tożsamość i jak przywiązujemy się do życia. I przedstawione jest tu również tak duchowo, czym jest oświecenie, jakie są różne stadia świadomości. I przede wszystkim to, co kocham najbardziej u Kena, to jest to rozróżnienie, że można zarówno rozwijać swoją osobowość i intelekt, i można również rozwijać swoją świadomość, i że jedno i drugie nie musi się ze sobą gryźć, tylko można to ładnie połączyć. Ja to kocham i naprawdę niewielu nauczycieli w tej chwili znam, którzy są otwarci na wiedzę intelektualną, a nie tylko twierdzą, że wszystko jest w umyśle, tak, i ego to zło. To jest bardzo często rozpowszechniane. Ja też kiedyś w takie coś wierzyłem. Jeszcze jak miałem takie początki z duchowością. I dlaczego nagrywam to wideo? Nagrywam to wideo, bo to poczułem, ponieważ moja motywacja jest totalnie irracjonalna, bo pomyślałem, że ktoś z was jest w takim miejscu w życiu, gdzie może przychodzi jakiś kryzys egzystencjalny, albo czujecie, że jeszcze nie pogodziliście się z życiem na jakiejś płaszczyźnie. Po przeczytaniu tej książki wszedłem w siebie jeszcze bardziej głęboko, jeszcze bardziej doceniłem to, kim jestem i poczułem się jeszcze bardziej zintegrowany, poczułem się jeszcze bardziej autentyczny, poczułem się bardziej spójny na linii mojej osobowości, moich uczuć, moich emocji, moich myśli, moich przekonań i moich doświadczeń duchowych. I ostatecznie uświadomiłem sobie coś, co wiedziałem już wcześniej, mianowicie chodzi o to, że wszyscy nauczyciele duchowi i wszystkie autorytety, którymi my się na co dzień inspirujemy, to też są ludzie. Ludzie, którzy nie zawsze są idealni, ludzie, którzy nie zawsze są perfekcyjni. Ludzie, którzy kochają, którzy czasami nienawidzą, którzy mają żal, czasami poczucie wstydu, czasami poczucie winy, czasami negatywne nawyki. Którzy często są narażeni na odrzucenie. Którzy chorują tak samo jak normalni ludzie i na końcu umierają. To są ludzie, których poszukiwania również zaczynają się w pewnym momencie i również mają swoje własne kryzysy egzystencjalne, czy choćby nawet załamanie na studiach. I Treja przeżyła tutaj, w tej książce, tak, w tej opowieści, która została spisana, walkę ze sobą, ale jednocześnie walkę o życie. Bo do samego końca dawała po prostu z siebie wszystko, i no co mogę wam więcej powiedzieć? Myślę, że warto jest przeczytać tą książkę. A nawet jeżeli nie chcecie czytać tej książki, bo jest dosyć gruba, ma 500 stron. Chociaż powiem wam szczerze, że tak szybko ją przeczytałem, że masakra. Mam taki nawyk zbudowany, taki mój ideał, żeby czytać codziennie minimum 50 stron. Nie zawsze mi się to udaje, nieraz są takie dni, gdy nie czytam. Ale tą książkę pochłonęłam tydzień, mniej. Po prostu przelatywałem szybko. Nie, że przelatywałem byle jak czytając, tylko po prostu bardzo szybko ją czytałem. Nieraz jak jest dobra książka, to wiecie, jakie jest to uczucie takiego skupienia i oczy aż same czytają linijki tekstu i to tak po prostu przepływa przez nas. Pamiętajcie, że prawdziwa duchowość to jest nasze życie. Duchowość, która czyni cię bardziej szczęśliwym człowiekiem. Duchowość, która czyni cię dobrym człowiekiem przede wszystkim. Użyję słowa dobry, choć wiem, że niektórzy powiedzą, dobro i zło nie istnieje. Uważam, że taka duchowość ma największą wartość w naszym życiu. Taka, która pozwala nam po prostu być szczęśliwymi ludźmi. Polecam serdecznie tą książkę. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapki w górę, napiszcie komentarze, udostępnijcie film na Facebooku, możecie się nim podzielić. Zapraszam na
grupę na fejsie Wszyscy Jesteśmy Świadomością i jeżeli chcecie wesprzeć projekt, to możecie na dole przez PayPala, Patronite'a to zrobić. Możecie zakupić któryś kurs, który zrobiłem. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, czy po prostu sami chcecie skorzystać z tych informacji, które wysłałem, bo to w zasadzie jest jedno i to samo. Nie? Wiadomo co. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.